Ale ja nie będę gdzie patrzeć znowu. To jest moja ulubiona sala, naprawdę. Byliśmy już tu kiedyś. No tam prawica, no to nie, to nie. To ja wolę tutaj. Słuchajcie, witamy was bardzo serdecznie. Fantastyczna zapowiedź. Uwielbiam takie po prostu. Sponsorem jest Cortex, Soki, Kubuś, prezerwatywy Durexa, kawałek, który zaraz wystąpi. Jest najlepszy z tego, że ktoś kiedyś napisał taką pierdołę i jak my się często spotykamy z dokładnie tą zapowiedzią, bo to jest gdzieś na stronie internetowej musi być. No, oni to sobie kopiują i drukują. No. Pantomima, akrobację. Szykujcie się, będzie grubo. No. Zaraz tutaj rozkładamy trapez. Ja zakładam czerwony nos i będę klaunem. W każdym razie bez nosa będę klaunem dzisiaj. W każdym razie, szanowni państwo, witamy państwa bardzo serdecznie. Jest nam niezmiernie miło, że tyle was tutaj nalazło. Nie no, zimno jest, żebyś się poodwodził was dzisiaj. Już tak się zapowiadało ocieplenie, a tu wieczorkiem... Kocy chce zwinąć. W każdym razie, miałem jak zacząć. Jak większość państwa wie, pewnie nazywamy się Kabaret Łowczy.b. Jesteśmy, czy też właśnie byliśmy studentami Uniwersytetu Śląskiego, filia w Cieszynie, chociaż ja tam w duszy, w sercu cały czas. No, po 10 latach nadszedłem... Wszystko zgodnie z planem było. Się pobronić nie umieliśmy. Skończyliśmy normalnie. Nie, po 10 latach stał się ten tragiczny moment. Człowiek się stara, przedłuża, wymyśla jakieś kity. A i tak tym magistrem gównianym zostałem. Nie, co ja mam teraz robić? Koniec. Czy doktorowa, doktor się doktoralizować, czy nie? Dostaliśmy się inteligencją. Tak jest, jesteśmy inteligencją tego kraju. Teraz na zmywak, albo nie wiem, co. Super, super. Nie, w akademikach no trzeba kiedyś pozmywać. I uwierzcie mi, że ja wiem, właśnie to jest fenomen. Ja wiem, dlaczego Polacy gdzieś tam za granicą, w Londynie, czy gdzieśkolwiek indziej, tak się dobrze radę dają na zmywaku. Jak oni studiują, mieszkają w akademiku, ja wiem, że to się raz na miesiąc myje. Tego się upierdzieli taka kupa, no nie? To są potem mistrzowie, no nie? I w tych restauracjach... To kurde leci jak maszyna. No ale w każdym razie no, doszło do tego momentu. Staliśmy się magistrami, nie cieszcie się, bo to była pedagogika. Będziemy uczyć właśnie dzieci. Nie ma śmiechu. Człowiek wyrośnie, nie wiadomo. W każdym razie nasze studia to było fantastyczne. No, nie? My nawet już pewnie słyszycie, ale ja mówię, że te, nasze studia to było jak niekończąca się opowieść. Nie? To było jak moda na sukces. To się nie kończy, że moda na sukces się zaczęła przed Chrystusem. Pierwsze odcinki mody na sukces były kute w skalę. Nie? Kute w skalę. Się chodzili z tymi pałami, tam tylu. Myślicie, że czemu w modzie na sukces tam każdy z każdym? Kiedyś tak było. A oni trzymają trendy, tak, tego pilnują. Nie, no trzeba. Nasze studia były fenomenalne. Łódź w Cieszynie to jest niemożliwe. Mieliśmy na przykład tam taką panią profesor, bez nazwisk zernych, która na przykład ja przyłapałem kiedyś na schodach. Ona szła na schodach i ja mówię, dzień dobry, pan profesor Mariuszka Maga, tam animacja spektrum kulturalna. Ja mam takie pytanie, bo tam pisaliśmy to kolokwium, coś tam. No i ona mówi, tam mi coś odpowiada i tak skończyła odpowiadać. Mówi, panie Mariuszu, a ja szłam na dół czy do góry? Zgłupiałem, nie wiedziałem, skąd biegłem. Tym panią, ja też nie wiem, skąd przybiegłem. Także tam się dziwne rzeczy działy. Mieliśmy na przykład angielski. Mieliśmy angielski. Mieliśmy takiego fajnego pana, profesora, który na pierwszych zajęciach przyszedł i mówi tak. Kto chce się uczyć naprawdę angielskiego? Bardzo proszę, kto nie chce za specjalnie, to ja zapraszam raz w miesiącu. Ja się to połączyłem, no ja, bo ja bardzo chciałem, ale chodziłem raz w miesiącu. No. Ja tak chciałem się pół na pół, no ja po prostu, że ten.
Ale on był super, on był super. On nam na przykład puścił bajki sąsiadów i kazał nam tłumaczyć, co się dzieje, bo tam się nie mówiło, nie? No bo bo po angielsku pamiętam tylko jak jest tak, ty. To tam jest chyba okej, okay, jakoś tak. Tak, jakoś zapewne. Nie, tak jest. No właśnie, nie, nieważne. Ale kiedyś na przykład Kazio mówi tak, słuchajcie, no to przetłumaczcie się jakąś piosenkę, którą lubicie, no nie? Żeby tak was zachęcić. Macie jakieś ulubione utwory muzyczne, to przetłumaczcie to z angielskiego na polski, no nie? Nasz kolega, jeden, nie z kabaretu. Maciek. To on się, musi pani się go pytać, co on wybrał za utwór, pan się go pyta. A on mówi, że no panie profesorze, wybrałem utwór Erika Claptona, My Father's Eyes. I to były lody mojego ojca. Prawda. Looking to my father's eyes, to jest spojrzeć na loda ojca, to jest... Nieistotne. Mieliśmy też basen. O, basen obowiązkowy raz w tygodniu na 11, to była jedyna rzecz, na którą chodziliśmy, tam się spotykaliśmy. Tam było po prostu tak, jak się nieraz ma takie miejscowe, no nie, gdzie się spotykasz, no nie, pod pomnikiem albo gdzieś, to myśmy się na basenie spotykali. Tam była taka pani profesor, która też przyszła na pierwszych zajęciach i mówi tak, słuchajcie, będę tutaj z wami, waszą panią profesor, bla, 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 i mówi, że no to może na początek proszę bardzo takie cztery szerokości stylem dowolnym. No i niepotrzebnie mówiła dowolnym, co tam powstawało za styl. Koniec zajęć, a niektórzy byli na trzeciej szerokości, bo ktoś tam płynął na żyrafę, że tylko szyją, no ja. To było chore, na serio, na przykład. Albo robiliście tak, że kiedyś wpadaliście do basenu na fokę. No pani nas lubiła, później by nam tylko puszczała muzykę, mówi skaczcie, dobra. Skaczcie, róbcie co chcecie. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj chcieliśmy was gdzieś tam potraktować w jakiś taki specyficzny sposób. Będą różnego rodzaju crash testy. Wiecie, crash test, nie? Że samochód, tam manekin, poduszka, co przeżyje, czy nie przeżyje. Wy też jesteście manekinami i nie ma poduszek. Nie wiem, co będziecie spali, no nie? Będziemy tutaj, może coś spróbujemy, będziemy trochę improwizować, jest duża szansa taka, ale mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Zaczniemy od takiej sytuacji, nie wiem, która wyjaśniła nam bardzo wiele rzeczy i wyjaśni wam też, co się będzie działo dzisiaj, dzisiejszego wieczoru. To jest takie, ja sobie, czy to jest prawdziwa sytuacja? Ja nie wiem. Ja się na pewno pokolorowałem, bo to jest taka sytuacja, że może niektórzy znają, może nie, w każdym razie, że czy chodzi pan do baru, no nie, czy chodzi pan do baru i mówi tak, proszę, proszę, whisky, raz, dwa. I gdzie chodzi pan barman, no nie, mówi, dobra, ale ja, Też dziczał, no nie? Czemu mi to robisz? Mówię tylko bardzo proszę, nie polewam, mówię, proszę, dziedziomku, i ciebie odchodzi, nie? Nagle tego baru przychodzi cieci pan, mówi tak, dobry wieczór, poproszę gin z tonikiem, a pan barman mówi, z cytryną czy bez?
Dziękuję mu do... Mówi, proszę, dziękuję, odchodzą. Jak ten pierwszy to zobaczy? Jak on podbija do tego baru? Tylko ona wytłumaczyła mi, że tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kto się z kogo śmieje. Także bądźcie przygotowani. Mam nadzieję, że jesteście. Możemy spokojnie sobie zaczynać. Halo, Obiór, słyszysz mnie? Obiór. Przepraszam. W każdym razie możemy już spokojnie zaczynać. Halo, Obiór, słyszysz mnie? Obiór. Lekarz mówił, że te tabletki pomogą. No przecież to ja! Po prostu zrób odbiór, że nie słyszysz. Odbiór. Przecież ja w ciebie nawet nie wierzę. No przecież to ja! Proszę, no po prostu inaczej, masz chipa w uchu. Za jakie grzechy. Wierzę już w ciebie. Nie mogłeś niżej, czemu w uchu? Po prostu zrób potwierdzający odbiorem, że nie słyszysz. Odbiór. Cześć Chip Today. Proszę cię, zrób odbiór potwierdzający odbiorem, że nie słyszysz. Odbiór. Co mam ci odebrać? No zrób odbiór. Nie mam awizu nawet, nie wiem, co ci mam odebrać. Okienka nawet nie ma. Dobra, idę do ciebie. Halo, przepraszam, nie wiem, coś odebrać. Halo, halo, chcesz to... A! Nie pukaj mnie, jak ja pukam, mam cipa w uchu. No wiem, że masz cipa w uchu, ale... No to nie stawaj do mnie tyłem, jak ja cię pukam. Nie pukaj, nie? Wiesz, co on mi zrobił? Kto? Sufit? Wyżej. Papa. Srapa. Chłopie, ja tam stoję w barze... W barze, bo ktoś tam drzwi pierdzielą z bazy. Przecież nikt tam drzwi nie pierdzielą. Ja, no cicho. To ja tam całą nockę stoję i pilnuję, bo nie ma tych drzwi. A ty co? A ty sobie tu stoisz? Miałeś wypełniać misję, tak? Wypełniam misję, co? Jak wypełniasz misję? Co? Co robisz? Miałeś iść co? Miałeś iść na północ, no? No to szedłem, północy szedłem. Tak jak chciałeś. Co robiłeś? Na północy szedłem. Tak jak chciałeś. Przecież zostawiłem ci kartkę, tak? Zostawiłem ci w barze kartkę, tak? Tak jest. Co tam było napisane? Idź północy, weź drzwi, PS dołączę. To co się dziwi, że drzwi nie ma, debilu? To ty nam drzwi z bazy pierdzielnąłeś? Nie pierdzielnąłem, napisałeś idź północy, weź drzwi, PS dołączę. Napisałem, weź GPS dołączę. GPS! Weź drzwi, PS! GPS, takie nowoczesne urządzenia prowadzące. GPS przez drzwi się nie pisze. Chyba u ciebie. To ja, debilu, z ciebie przez, nie wiem, północy, bo się pauzę zrobił, tak? Północy z drzwiami pole się dyma? Drzwiami? Z naszymi drzwiami? No napisałeś, to wziąłem! Aż mi paluchy tak zostały do teraz, zobacz jak mi zdrętwiały. Teraz już mogę co, ogródek przedlewić. Przeczeskę zrób. Przecież zostawiłem ci kartkę, tak? Miesz? Nie, inaczej. Gdzieś ty zostawił nasze drzwi. W lesie ile to mogłem dźwigać? W lesie, po cholerę, tam w tym lasu, tam w tym lesie nasze drzwi. Żeby nie wiało. Żeby nie wiało. Komu tam ma nie wiać? No, sobie. Sobie? Sobie. Szedłem tak po lesie z tymi drzwiami, tak patrzę, sowa na dębie siedzi, to tak mówię, chyba jej zimno, bo tak cały czas siedziała tak przez sobie normalnie robią hu 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 hu. Co robią hu
faktator. To była dojara! Dojarka! Poza tym, pfu! Po cholerę tamtej sobie te drzwi nasze! Przecież ona mieszka tam w tej dziupli, no! I te cysterny pod blokiem. No ona się przelewała, się facie. To na to na rodzinnym zdjęciu macie logo mlekowity? Jeśli mówili, że solarium, solarium. Chyba częściowe solarium, w panterkę. Nie, plany wątrobowe. Wróćmy do tej sobie, po cholerę tej sobie nasze drzwi. Żeby nikt nie właził na ciebie. Kto ma włazić tamtej sobie do tego dziupli tam do niej, do tamto? Cebra. Kto? Cebra. Przecież nawet nie wiesz, debilu, co to znaczy CBA. Oho. Czwany bocian animator. Jesteś głupszy od króla disco. O, przepraszam sobie. Nie wierzę w żadne CBA. Po cholerę tam ma wchodzić CBA. Jak to po cholerę CBA wchodzi do dziupli? Żeby nie składali samochodów. Żeby co? Kradzione auta tam przebijają. Sowa. Chcesz mi powiedzieć, że sowa w dziupli przebija w dalszych silnikach? A myślicie, czemu takie gały? Jakbyś tyle spawał, też byś miał. Przez ciebie oko mi skoko. A ty no to... ten. Co? Udo. To się nawet nie rymuje. Udo ci loto. A co? Pał ten. Wasz słowa. Bo on patrzy. Ktoś? Wiem, papa. Dobra. Nieważne, nie, puh, nie wierzę w żadne CBA, żadne bociany, które tam wchodzą i przebijają silniki, numery. To żeby jej tam nie właziły remury. Chyba lemury jakieś. Remury. No to mówię lemury. Remury. Dobra. Po cholerę mają tam wchodzić do sowy, tam lemury. Remury. Po banany. Jak po banany? Przecież mówię, że ona siedzi na dębie, no to skąd na dębie banany? W warzywniaku. Ma taką paterę tam. Paterę ma. A nie, to było na wyspach Bergamo. Ja ci zaraz tu żadnej wyspy nie zrobił. Takie wyspy nie ma. Dobra, wróćmy do naszych drzwi. Tak jest. Zainstalowałem na dębie, wystawiłem, drzwi dębowe były, to wystawiłem, pasowały. Ale tam jest, chodź, jaki chodzi. Pamiętasz, że drzwi zostawiłeś, przecież musimy je odzyskać. Pamiętam. Nie, oj, będzie ciężko odzyskać. Czemu? Bo sowa postawiła dzika na bramce. I robi gorszy election. Co, do lasu se nie wejdziesz na sportowo? O, w pumach nie wejdziesz. Dobra, no to mam przesrane. No co, dzik stoi na, i pilnuje nasze drzwi. Ciekawe, jak my odzyskamy teraz drzwi. Wiem co, można by pogadać z kurą. Z kim? Z kurą. Co robi kura w lesie? Przecież to nie jest zwierzę leśne. To jest dzika kura. Kura Tarzan. Nie, nie, ona chodzi z dzikiem. Dzik niby taki twardy, wiesz, tu na bramce, a jak idzie wieczorem ognisko, to i gitarę weźmie, i zaśpiewa, że wiesz, coś tam. Ze mną można pójść na torfowisko i zapomnieć wszystko. Jaka to kwoka, jaki wiek. Dobra. To Stakura napisał. Stasrura to napisał. To powiedz mi, jak teraz mamy odzyskać te drzwi? Co? Co to? Jak tam łaziłem, to Stakura mnie tak spotkała. Mówi, o cześć, co ty tu robisz? Fajne drzwi, ładny sweter. Co ci je miała? Jak nie teraz się tak głupio obrócić to. I to był ten sket! Tak mnie wydziobało!
czułem się jak ty! Fuj! Ale... Ludzie, plombę mi nie powybijało. Dobra, zapomnijmy o tym. No, zapomnijmy. Nie mówmy im o tym. Nie mówmy nikomu. Wy też zapomnijcie. Tego nie było. Dobra, wróćmy, zostawmy już zwierzęta, drzwi i kury. Tak jest. Wróćmy do misji, tak? Miałeś wykonać misję, tak? Tak jest. Miałeś iść na północ. Zostawiłem ci na właśnie koło tej kartki GPS-a. Takie nowoczesne urządzenie naprowadzające, bo ono miało ci wskazać północ. A to mnie to się inaczej nazywa. Jak? Mapa. Jak? Mapa. Mapa? Mapa. A ty chcesz ściągnąć na tą swoją mapę jakieś aktualizacje? No, ściągnąłem właśnie. Gdzie? W lesie. Jak w lesie? Przecież tam nie ma zasięgu. A ja dorwałem taki transfer. Jak ty mogłeś coś ściągnąć? Jak ty ściągnąłeś to w lesie? Gdzie? Do kola. Nie chcę przy niej gadać. Jak nie gadać? Jak do kola? Swoje widzieli, nie chcę. Do kola, no co miałem to? Musiałem to gdzieś zrzucić. Gdzie się to zrzucił? Na... pendrive'a? Nie, tam nie zrzucam już, bo mam problem i taką, tą starą, grubą końcówką USB. Znajdź przejściówkę jaką. Ileś ty tam tych danych naściągał? O, z 3 teramajty. 3 teramajty? 3 teramajty danych. No to... Przecież to są włosy tej pani! No co, ty spóźniały? To jest rude! Rudy taki kolor! To są włosy, a poza tym czy ta pani wygląda jak jakiś konar, żeby osadzał się na niej mech? Jest trochę Huba, nie? Boże, przecież Huba to jest pasożyt! No to jesteś Hubakiem! No. Dobra, inaczej, ty wypełniaj misję, a ja wracam do bazy, bo ktoś tam drzwi pierdzi. Dobra, wypełniaj misję. Jeszcze szampony, odżywki. Pomada. Halo, słyszysz mnie? Jestem na radiu, odbiór. Że jest radia. Może tu jest. Dobra, nieważne, po prostu zsynchronizujmy zegarki. Która u ciebie jest godzina? Odbiór. Mówiłem, za luźna bransolejka, to nie. Chyba taką ketę mi kupił. Która u ciebie jest godzina? Powtarzam, odbiór. Powtarzam ostatni raz, która u ciebie jest godzina, odbiór. Też z większego cyferblatu to nie mogę. Ale z tego jest? Nic nie widzi. No to nie wiem, to sobie kup kukułkę. Co? Która u ciebie jest godzina, odbiór. Weź się pokaż, wyryj się. Co? Wyryj się. Jakoś tak. A jedna tak zapierdziela. Co to jest? Co to jest? Byłem elektroniczny. No to coś ty z komunii nie był? Byłem właśnie, też jestem elektroniczny. Pokaż. Ciężki. Nie, czeski. Czekaj, dostałem wezwanie z bazy, wycofuj się, wycofuj się. Wycofuję się. Czy pist? Czy pist? Musiałem sobie to
karczą się? Nie, nie karczą się, on nie widzi na tym, że żona mówi, że nie widzi. Ty, a który to jest ten sportowca? Co? Który to jest ten sportowca? No koszulę ma jakby był sosnowy. Wiesz czemu Nero spalił ziemię? Czemu? Bo nie był sosnowca. Nie, tak naprawdę, szanowni Państwo, to miałoby, to była taka zaczepka tylko na sam początek, żeby pokazać Państwu, że bo to jest talent. Kraj zegaret i że ludzie się cieszą. Ten się cieszy zadowolony. Żona, on się widzi! Trzeba mieć talent, to trzeba mieć podejście do ludzi, żeby tak zadziałać, tak zrobić. I teraz na przykład w naszym kraju są bardzo modne, no nie? Takie programy typu Talent Show, no nie? Wiecie, no, takie, że tam coś tam ludzie śpiewają, niektórzy coś pokazują. Niektórzy mają zepsuty ten sketch, ale niektórzy nie. Szanowni Państwo, macie jakieś takie ulubione swoje programy? Nienawidzę tej zostawki. Tu na Poligudzie nam robili. Macie jakieś swoje ulubione programy, takie typu Talent Show? No dalej, bo nie mam czasu. Ja, dobra, to ja wam powiem. Ja widziałem na przykład taki... to jest jakiś azjatycki, bo takie ryżowe oczy wszyscy mieli. To ja widziałem, wiecie co tam robili? Tak jeden koleś przyszedł i wiecie co on robił? On ubierał banany dupą. Kochani, niemożliwe do czego doszło. On normalnie ubierał banany dupą, ale jak on na to wpadł? Ono by się dowiedział, to no, powiedział, że on ma takie zdolności. Ale w ogóle jeszcze przyjść przed tą komisję. Dzień dobry. To jest niemożliwe. Zresztą i tak najważniejsi tam są jurorzy, no nie? Dobra, zaczynamy. Czas leci. Przepraszam za to chwilowe opóźnienie, ale po prostu nie chciało mi się wcześniej wstawać. A ja miałem obstrukcję. O, gratuluję. Nie, dziękuję. Czyli co, komunia chrzciny? Nie, źle przeczytałem instrukcję i później dostałem obstrukcję. Czyli kolega zjadł wideo. Coś mniej więcej. Proszę Państwa, zatem kontynuujemy nasze przesłuchania. Będziemy... O, ho, 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 ho. Z kurzem. Kontynuujemy nasze przesłuchania, szukamy osobistości, gwiazdy, kogoś, który swoją charyzmą powali nas, który jest w stanie porwać tłumy. Tak, tak, tak. I dlatego też, żeby dłużej nie przeciągać. Zapraszamy przed Państwa na początek, może z numerem, proszę. Jeden. Bingo, to ma sens. Pan Andrzej z Gliwic, jest pan Andrzej z Gliwic? Tak, idę. To hono, 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 no. Ma pan gadający zad. Mam wiele zdolności. Rozciągnął się panu t-shirt. To nie t-shirt, to magiczna kapa. To nie złama pan kapę. Dziękuję. Panie Andrzej Zbigniew, proszę nam powiedzieć na sam początek, jak pan się na prostym na nas przyjechał? No, Andrzej z Gliwic. Niezbyt to zaskakło. A kim pan jest? Ja fryzjerem. Czyli szef bez butów chodzi, jak pan mówi. A proszę powiedzieć, że będzie pan coś się zauważył. Fryzjerem, nie szefce. Chciałbym szczerze, żeby się podłuchać z pana.
Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Czarodziejski Andrzej i dziś będę Państwa oczarowywał. Ale jak każdy wielki magik, potrzebuję swojego pomagiera, zatem biorę tę magiczną otchłuchę ze stołu, żebyś tu powstał jak Feniks z popiołu. Już? Wstań! Jak penis z popiołu. O, Feniks! Feniks! Andrzej, kapa mi się. Oto, wielkie brawa! Jak masz na imię? Mariusz. Jak? Dariusz. Askaniusz. Cóż za głupie imię, ale nie martw się, Askaniuszu. Raz, dwa, trzy. Ma magia, imię zmienia ci. Od teraz jesteś Teodorem. Andrzej, jak teraz się wymienić dokumenty? Ale cóż ja widzę, Teodorze? Gdzie ty masz ręce? Właśnie, ale co ci się tu stało? O, Andrzeju, mam taki wzrost pijacki. Dlaczegoż pijacki? O, od barku do barku. O, nie martw się, Teodorze. Zaraz poszukamy rąk w twoich wnętrznościach. Odwróć się. Tam nie ma. Spokojnie, zaufaj mi. Magia czyni cuda. O, Andrzej, no tu mam coś kazać mi. Odwróć się. Uwaga! Nie ma tamtych rąk, ale gdzie są? No tu jest. A gdzie jest druga ręka? Nic nie mówiłem. Ma dwie ręce, klaszcie więcej. Proszę pani. Jestem. Pojawia się i znika. Proszę państwa, to nie był jeszcze czar. To był taki żart, żebyśmy zyskali waszą sympatię. Ale przejdźmy już do pierwszego czaru, który nazwałem coś niesamowitego. Amazing. Andrzej! Andrzej, gdzie jesteś? Teodorze, pomóż mi! Andrzej, mam dwie ręce, klaszcie więcej! Następny numer będzie wymagał od Teodora niesamowitej odwagi. Szanowni Państwo, za tą zastawką nic nie ma. Za to nic nie ma. Nic nie ma. Na pewno teraz już za tą zastawką nic nie ma. Prawda, Teodorze? Ten czar będzie dla widzów o wymagającym. Wy nie patrzcie. Wy też nie. W ogóle nie patrzcie. Ten czar jest tak niesamowity, że lepiej nie patrzcie. Możemy zgasić światło. Wy patrzcie. Ten czar nazwałem. Niesamowitego dwa! Czyli Luguminał. Teodorze, jesteś gotów? Nie. Dobra, kadabra. Jesteś kudłaty. Ale zaraz będziesz miał inne szaty! O, jak się zmieniłem! Przecież to był moment! Patrz, jak moje okulary są magiczne! No, one są prawdziwe, to widzicie! Wyginać! A tak na serio jestem brzuchomówcą! On jest brzuchomówcą! O, pierdu, grubo! Spokojnie! Poczekaj, wrócę do ciebie, tylko odstawię zastaw. A nie! Albo nie, 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 po trzykroć nie! Odstawiam tą zastawkę specjalnie dla państwa. Siłą woli. Brawa, to sztuka!
Na sam koniec niczym David Hasselhoff w Copperfield. Odratuję. Leć! O, Andrzej! Odpalam! Do widzenia Państwu! I tutaj to już jest takie skrócone nasze show, bo my wrzuciliśmy coś niesamowitego 3 i 4. A co to było? Pokazać? Lecimy w kosmos. A jak stamtąd wracać? Drogą lecimy. Na sofa. Ale co, podobało się? Fajnie. Nie, no mi się bardzo podobało. Czy ja bym tam trochę pozmieniał. A to co? Andrzeja i Teodora bym wywalił, resztę bym zostawił. To fajne. To super, wiesz. No myślę, że... Co? Zadzwonicie? Myślę, że panowie spokojnie przejdą dalej. Jak panowie pójdą tam... Czyli zadzwonicie do nas. Automatycznie przejdą dalej. Tak, zadzwonię. No to... Aha, wy nie macie numerów do nas. Bo nikt nie brał od nas. No, ale wy macie do siebie numery przecież. Wy macie, ja mam, macie do siebie numery. Ja też mam kolejny. To zadzwonicie. Ja zadzwonię. Naprawdę, dziękujemy. Kochany! A co najbardziej kochacie w Gliwicach? Poszli. Dobrze, żeby nie przedłużać może i oszczędzić Państwu jak najwięcej czasu. Kolejna kandydatka. Proszę. Z numerem 2. O! To fajna piosenka. Anna Maria Czartoryska. Pani śpiewa. To proszę. Scena jest pani. Momencik, bo jeszcze nie wszyscy dorośli. Wody? Poczekam, aż pani się spokoju. Pani może zawsze wyjść, oczywiście. No może pani przez to wiele stracić. Dobrze, jak już wszyscy będą gotowi, wszyscy odkaszą. Pani poprawi tylko brwi jeszcze i już. Jak pani będzie gotowa, to proszę. Co jest celem tego programu? Tak! Czy jest pani gotowa na tę całą karierę w show biznesie? Tak! Czy jest pani nastawiona otwarcie do tego show biznesu? Bo do czego zmierzam? No coś mi się w pani marzu gryzie, no.
nie chciałbym powiedzieć w wyglądzie, no. Ja sobie zdaję sprawę, że jak śpiewam, to mi ucieka jedno oko. Tak, pewnie to jest to. No, muszę pani zrozum obrazu. A czy pani czasem nie przyjeżdżała tutaj do naszego studia konno? Proszę pana, czy ja wyglądam na jockeya? Nie, wie pani co, po prostu jakoś tak cały czas na pani twarzy rysuje się taki koński uśmiech. Może to też to jest właśnie. Może zapomniała wziąć magnezu. Ty, serio woda. Ale jaja, tak to jest jak zwierzęta. Pani Agma, a czy ma pani coś przygotowane? A czy ma pani coś na przykład tutaj przygotowane ze współczesnego repertuaru? Tak. A co to będzie? Piosenka! Czyli tym razem piosenka. Mhm. I jaka to będzie piosenka? No, fajna. Ładna. Będzie pani autorstwa? Nie. A czyja to będzie piosenka? Nie, nie moja. To jest zespół taki? Nie. Proszę powiedzieć. Pani to takie zwierzę sceniczne. Dać pani palec, to całą rękę użyje. Będzie to piosenka zespołu Czerwone Gitary. Trudno. A o tytułu? Jaki tytuł tej piosenki? Przepraszam, pani patrzy na mój znak. Nie, ja tutaj patrzę na panów, a przy okazji mikrofonu popilnuję. Tylko, że tu nie ma żadnego mikrofonu. Słabo pani pilnowała. A on jest schowany. A jaki jest tytuł tejże piosenki, którą chce pani nas uraczyć? Anna Maria. No mama. Rzeczywiście tak. A to będzie piosenka o pani? O mamie. O pani mamie? Nie, koleżanki. Rozumiem, dobrze. No to w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zamienić się. Jeśli tylko publiczność będzie gotowa, to... Czy pani jest gotowa? Dobrze. Chce pani relanium? Jest ta piosenka? Smutne oczy, piękne oczy, smutne usta, łez w uśmiechu, patrzą nam, czeka nam, patrzą nam. Czy
wracam do Mars. No, sobie do Mars. A tam się spływają balenie. Balenie! Balenie! Pani zamawiała na dzisiaj balenie? Ale skąd? 10 minut przerwy. Przestałam się? Przestałam się tam? Przestała pani. Państwo się śmieją, a ja mam z nią pokój. To problem, to być... Ta dziewczyna musi coś z sobą zrobić. Ja nie wiem, czy może... Ja, ale Voice of Poland jest, naprawdę. Słuchajcie, wiecie, że zbliża się ta największa impreza na świecie, jaka istniała w Polsce, że będziemy organizatorami Euro 2012, nie? Ale jara, co? Co się działo, co? Jak ci kibice wyjadą, jak po 9 miesiącach, jak to się porodzi, wszystko. A my się przedłużamy wiek emerytalny. Niech robią na nas ciapaki, a co? Nie, to nic nie używa, wsiak te Hiszpany przyjadą, jak to ruszy. Jak to pojedzie do Gwarka. Nie, bo to już jest powoli, która? Już trzeba powoli, o kurczuj. Mam, nie klepnij go, że mam. Mam, to nie wiedziesz. Nie w kiblu, ja. Słuchajcie, ale do tego Euro musiało jakoś dojść, no nie? Że nam przyznali, że w ogóle, że to wszystko, że to będzie działać, że ten... My jako pierwsi chcieliśmy państwu pokazać, że skąd to się wzięło, że... No, czekajcie, dam to do tyłu, żeby... Piękna sala. Ile radochy mamy dzięki temu. Słuchajcie, no, my jako pierwsi chcieliśmy wam pokazać, jak do tego wszystkiego doszło. Teraz zapraszam was na pierwszą publiczną, kamerową, otwartą debatę, posiedzenie działaczy piłkarskich UEFA, FIFA, DUPEFA, wszystkiego, PZPN i to wszystko. Zapraszam panowie, proszę bardzo, bo nie ma czasu, która jest przecież... Już moment, jest już godzina. Chciałbyś tutaj zaprezentować. Przygotowane. Gardzko. Idę. Okej. Jestem. Dobrze, zaraz zaczniemy nasze posiedzenie. Mam jeszcze chwilę czasu. O, jest. Dobrze. Bardzo dobrze. Pan raczej się wycofuje dzisiaj, tak? Defensywa, pan obrońca, tak? Spokojnie, fajny hotelik, będzie fajne zebranko, jest open barek, także trochę na pewno posiedzimy. Jeszcze za nim kamera. Co pan się tak wącha? No proszę pana, coś mi tutaj śmierdzi. To pan, gdzie pańskie związki śmierdzą? No być może, proszę pana, być może. Być może. Być może. Się należy. Pan, co pan robi? Ja robię, proszę pana... O, idzie na rekord. Ale wczoraj drąży temat, co? Ja tu przed tymi telewizyjnymi mam taką tremę. Śmiasz. Przecież wydaje, że mi wchodzi w ten. W kole karny. A mi się tutaj koguty porobił. Niech pan założy fermę. Pan, nowe buty, proszę. Czy pan po prostu po węglach był w kotłowni? Ja, proszę pana, przerobiłem sobie stare relaksy na Adasie. Adasie? No da się, tak. Dobrze, no to zanim zaczniemy, jeszcze tylko ostatnie szlify, że tak powiem. No już zerka, ile mamy czasu do wyjścia? Od 3 minut jesteśmy, tak? Thank you.
Halo, dobra dekada, dobra rok, dobry miesiąc, dobry tydzień, dobry, ja dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Siedzę na koniu. Dzisiaj w naszym otwartym zebraniu postaramy poruszyć się kilka kwestii. Przede wszystkim witam wszystkich działaczy, wszystkich ekspertów, państwa przed telewizorami, którzy mam nadzieję dzisiaj zobaczą, na czym ta ciężka witam. Praca polega. Mam nadzieję, że rozwiejemy wszelkie wątpliwości, które dotyczą naszej uczciwości. Otóż nasze zebranie będzie transparentne, przejrzyste, pierdu, bla, bla, bla. Myślę, że najlepiej będzie zacząć nasze posiedzenie od zrelacjonowania naszych ostatnich działań. Myślę, że najlepiej zrobi to kolega, który tutaj jest od zawsze. Kolega Peton, proszę. Panie prezesie, no przede wszystkim chciałem powiedzieć taką sprawę, poruszyć taki temat. Bardzo tak, owszem, oczywiście, tak. Tylko chciałbym, żeby pan mówił trochę jaśniej, bo ja tu siedzę obok i tego bunkotu w ogóle nie potrafię zrozumieć, proszę pana. Proszę pana, ja mogę mówić jaśniej, ale tylko i wyłącznie przez telefon. Tak? Tak, tak. No, to jak pan poda numer, to do pana zadzwonimy. Teraz? Mam darmowy. Prezesie, no, wszystko mam darmowe. Dobrze, to proszę zanotować, no, łaskawie. Wyciągam, nie widziałem. Długopis i zapisuję. Ale pan nie ma kartki. Zapiszę na stoliku i tak dobiorę do chaty. No dobrze, dyktuję. Tak. Jeden. Tak. Dwa. Tak. Trzy. Tak. Cztery. Tak. Pięć. Tak. Sześć. Tak. I kierunkowy... 7-8. Nie. 7-8. Nie ma takiego numeru! Nie wystarczy! Jak nie ma takiego numeru? Co pan zgaduje za to? Niech pan najpierw sprawdzi. Jeden, dwa, trzy. Niech pan najpierw sprawdzi, jak to wygadę, bo to nie jest sen, to najpierw trzeba pomyśleć, a dopiero później mówić, jak to wygadę. No to was. A my tymczasem... Pan w ogóle nie ma podstaw, nawet pan się sprawdził. No proszę pana, teraz na zebranie. Idź pan. Halo? Halo? Halo, przepraszam, nie mogę rozmawiać, mam teraz debatę. Nie mogę rozmawiać, teraz mam debatę. Przepraszam bardzo. Przepraszam, ja z panem rozmawiam? Przepraszam bardzo, mam telefon, nie mogę rozmawiać, tak? Gdzie? A to czy z pan schodzi, czy pana numer? A do kogo pan dzwoni? A do niego! No to proszę. Halo, słucham. No halo! Tak, kto mówi? Przecież to ja mówię, a kto? Wiem. No to jak pan wie, to się pan głupio pyta. Już pana ja żartowałem, że wiem. Że ja nie mam czasu na żarty, proszę pana. Pana, to ja nie mam czasu na żarty i na żadne głupoty. Do kogo pan chciał dzwonić? Jest tam gdzieś Kręciński? Kręciński siedzi. Gdzie siedzi? Przeszkod, tu nie wiem. Na trybunach siedzi, na stadionie. On sobie lubi wcześniej zająć. No to dziwne, że się nie mogę do niego dodzwonić. Proszę pana, bo on siedzi na Narodowym. Tam nie ma i nie będzie żadnej komunikacji. Jak się pan przyzwyczai. A propos komunikacji, to też skoczył pana numer czy pański numer? Proszę pana, my mamy takie same numery. Przecież nie da się mieć dwóch takich samych numerów! A remis? Co remis? Remis! Co? 2-2! No? 2-2! Takie same numery, prawda? No tak! Tak, da się? 2-2! Takie same! Co ma pierwszy? No to jest tak! Halo! Coś mi tutaj wieje! Halo! Przepraszam, a ja to na poboże, nie mogę to... Nie mogę zabawić! Halo! Nie, przerywa, wjeżdżam do tunelu! To co? Halo, wjeżdżam! Tunel! Tunel! Halo, tunel! Tunel! Staś! Tunel! Tunel! Staś, do ciebie! Ustaw, jak pan chce do mnie zadzwonić, proszę zadzwonić na komórkę. A co to było? Stacjonarny. To czy ja wpisam, gdzie pan ma kabel? W przedpokoju. I tutaj postawiłbym przysłowiową kropkę, co wprawia mnie w niesamowity stan ekscytacji, bo zaledwie 5 minut zebrania, a tyleż konstruktywnych wniosków. Nie, może przejdźmy teraz do... Niech pan mnie nie doi, ja nie jestem społeczeństwem, proszę pana. Przejdźmy może do kolejnego punktu. Nie, nasza najważniejsza impreza piłkarska w roku i w zasadzie w naszej historii przed nami. Myślę, że to dobry moment, żeby już ją całą podsumować. Może podsumuje ją pan ten tam, o za panem ten. Ja, tak? Co, ekspert, proszę. Tylko, że jest pewien problem, bo ja nie jestem ekspertem od tego, co niby jestem. No właśnie, ponieważ ekspertem od tego, co ten pan nie jest, ja jestem. Ale pan mi nie zadał pytania, na to ja pan za bardzo nie mogę odpowiedzieć. Ja tylko odpowiadam wtedy, jak ktoś mi pytanie zadaje. Coś pan kręci. No taka moja natura. Za to można pójść do więzienia. Ale wie pan, że jak ja trafię, pójdę do więzienia, to wezmę was wszystkich za... proszę nie dokończyć, 560 tysięcy złotych premii, wiesz, wie pan, prawda? Wow. Proszę, kontynuuje pan
ciepłym golfie. Dobrze, także panie Wiosna. Pan w ciepłym golfie znaczy. Tak, dziękuję. Panie Wiosna. Ja to jestem Wiosna. Tak. Jestem zaraz po Wiośnie. Pan po Wiośnie. Ale może mi pan mówić gruba łysapało. Dobrze, więc panie gruba łysapało. Jest kilka rzeczy, które należałoby pochwalić. Po pierwsze. Po pierwsze. Hotele. A hotele? Tak, mamy przeogromnie rozwiniętą sieć Europy w całej Europie. Czego? Sieć Europy w całej hotele? Tak. Przeogromnie rozwiniętą sieć hoteli w całej Europie. A co bo ja powiedziałem? W Polsce. A w Polsce nie. Każdy sobie to jadą. No, pewnie. Już o tym mówię, ale w Unii tak. Tak, Unii, Unii. Druga rzecz, w końcu... Lubelski. W końcu mamy gdzie grać. Stadiony. Nie, Orlik. No, to stadion! Nie, Orlik, nawet moja firma wybudowała jeden Orlik. Dwa wybudowała moja firma Orliki. Nie! Trzy! Wszystkie Orliki wybudowała moja firma, panowie! Niby te poty z mała... Wybudowała. Przetarg. Przetarg. Co? Padnie się do więzienia później. Proszę pana, wie pan, że jak ja pójdę do więzienia... No proszę, to 740 tysięcy złotych. Brawo. Brawo. Nie wiem, jak ty to robisz, tato. Proszę, kontynuuje pan dalej ten. Czy on ciepły? Także, gruba łysapała. Jest ostatnia rzecz, którą chciałbym tutaj pochwalić, na co zwrócić uwagę, bo tak. Jest to nasza największa kluba. Otóż to, że mamy najbardziej rozwiniętą sieć dróg wojewódzkich w całym kraju i w Europie, co pozwala nam przedostać się z punktu A do punktu B długo. Długo, brawo, tak. Mamy coś jeszcze? Hotele! Tunele! Tunele! Wjechałem z tunelu! A zasięg, zasięg! Wracając do tych orlików, to moja firma także kosi trawę na tych wszystkich orlikach. Moja firma kosi. Pana firma kosi. Chyba kosi, kosi. No nie ma żadnej forsącą. Śmieszny to jest pana głos! Dokładnie, nie chcę pan jakoś normalnie usiądzie, nie wiem, najlepiej na dupie, a nie na jaja. Obraź się! Tak się trochę w ogóle się nie zgadzam! Jak to się pan nie zgadza? Jeszcze wszystkie, niedawno pan tu wszystkiego wszystko popiera! Nie, nie zgadzam, nic tam się nie zgadzam! Aż tak proszę, uczę! Nic nie będę już tutaj! Jedną wersję wykażę, że jej krzywa porządku pan tylko zamieszanie! Teraz! Przecież tunel się zawali! Nie zawali się, bo to wybudował pan! Ale proszę nie wiązać tych tuneli z moją osobą! Ja to wybudowałem, budowa się skończyła, umowa była tak skonstruowana, że teraz ja nie mam z tym nic wspólnego! 2 450 000 Brawo! Brawo! Gratuluję! Ale jestem podierany, chyba będę musiał się... Gruba łysapało! Halo! Tak, to ja! Przecież jakieś wnioski, tak się to tutaj ludzie, fotoreporterzy, jakieś wnioski, tak mam jakieś wnioski konstruktywne? Bardzo proszę. Kto jest za, żeby jeszcze kosić tartan? Się pan. Kto jest przeciw? Proszę, mamy wnioski. I to już, całe wnioski? Zamknij się. Chcesz kazać mu zabrawiać pieniądze? Proszę panów, muszę w obecnie zaistniałej sytuacji zadać panom jedno bardzo ważne pytanie. Co pan zrobił dobrego dla polskiej piłki? Odpowiada pan Pikachu. Ja dla polskiej piłki przemieszczałem. A pan, panie Tomasz, co pan zrobił? Ja was zrobił wszystkich razy! Bardzo dobrze. Proszę pana Rabała, co pan będzie robił dla dobra piłki? Będę grał w grę. Jaką? FIFA 2012. Brawo. Gratuluję FIFA. Dziękuję. To jest długość? Nie, nieważne. Pan z połową fryzury. No ja już panu odpowiadam. Ja zakupiłem 1000 000 pompek dla wszystkich frajerów, którzy obstawiają polską piłkę nożną. Co?
No i będę ich ustawiał. Frajek, pompka, frajek, pompka, frajek, pompka, frajek, pompka, frajek, pompka, frajek. Rozumiem. A pan, pan ucieszony? Co pan będzie robił? O, na bardzo dobre pytanie. Co zrobił? 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 A wy co zrobiliście za Polski? No co pytam się? Chyba mówił, że będzie grał w grę. No a przecież te pompki, nie? Nie, nie, zostawcie. Dajcie mu powiedzieć. Jaka gra? Jakie pompki? Nie to jest najważniejsze w życiu. A co? Posłuchajcie. Opowiadam. Już opowiadam. Tam, gdzie kiedyś szczęk oręża, dzisiaj sobie zajął skica. W jego uszach wciąż lala. Przyłóż ucho, przystań z moim, słyszysz to? Zabijaniem zakończ do końca, kiedyś go. Wchodzi czoła lata całe, nauczysz nie męczysz. Na koszulkach orły białe, mimo wszystko marzą im się. Marzą im się. Polityka, wielki teatr, marionetka. Syf pożoga i zgnilizna, ja się pytam. Co jest? Co? No co? W nas, Polaczkach, trzeba zmienić tylko jedną małą rzecz, żeby wszystkim w jednej chwili się zachciało chcieć. Panele, a tu nie ma paneli! Paweł! Paweł!
jest lewy. Gdzieś. Przerwić. Ciągle inny. Paweł, gdzie jest lew? Sławek, gdzie jest? Sławek? Tak. Jak to chodzi? No tam jest, tam za kulisem. Tam. No to falaj, bo jest problem. Czemu ja mam wołać? I po to cię wołałem? Przecież ja się nie będę dał. No, no jest to. Skończyłem logistykę. A ludzie wjeżdżają do Anglii, ale to jest roboty z tego paneli. Można paneli położyć. Sławek! Sławek, kolor szybko, ale biegiem, 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 szybko. Dawaj, dawaj, raz, 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 raz. No chodź, 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 bo ja i Mariusz, ale biegiem, 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 biegiem miało być. Przecież piękne. Sławek, ale ty w ogóle nie z zapałem go. Już się nic nie pali. Sławek, to jak ty w taki sposób podchodzisz do tego, ja nie wiem, ja mam dla ciebie przygotowaną tak spodziankę, a ty... Co ty przygotowałeś? Tak spodziankę dla niego. Co to jest tak spodziankę? Przeciwieństwo niespodzianki. Chcesz co ja ci przygotowałem? Powiedz mi, co ja ci przygotowałem? Proszę bardzo. Tak spodziankę. Ale co jest tam tak spodzianką? Co, on już wie, co to jest tak spodzianka? No, wiem. Dlaczego? No bo to jest tak spodzianka, no nie? Jakbym nie wiedział, to by była niespodzianka, prawda? Nie masz niespodzianka, on ma tak spodziankę, dwie różne spodzianki. Jestem jakiś głupi. Słuchaj, ale czekaj, to nie musisz wcale się zamykać w sobie. Otwórz się. Szerzej. Zrób szpagat. Nie umiem. To nie rób. A co ty masz za tak spodziankę? Dla ciebie nie mam tak spodzianki. No tak spodzianki. Bo ty nie wiesz. Czyli dla mnie jest niespodzianka. Tak. No. No. My ze Sławkiem przygotowaliśmy dla ciebie tak spodziankę. No. Dla niego. I to ciebie niespodziankę. To jest celowa, co? Nie. Są to trzy zaproszenia na imprezę do lasu, do Chopa Placza. Czekaj. Co? Mam trzy zaproszenia do lasu na imprezę do Chopa Placza. Ja myślałem o innej tak spodziance. O czym? Nieważne. Drinking. A czekaj, jak? Przecież Chop Prac nie robi, jak Chopy robią imprezy w lesie? Najlepsze. Nie robią. Chopy nie robią. Przecież to jest zwierzę. No ale zwierzę to nie robi imprez w lesie, Mariusz. On jednak ma rację. Co ty powiadasz, człowieku? No nie ma, no ma rację. Chop Prac organizuje the best bounce hip hop house techno minimal party for everybody on the wood oprócz was. A dlaczego nas nie zaprosił? No bo on pogan nie zapraszał. Kogo? Niedowiarków. Nic się nie martw, ja już wiem na pewno, że on kit ciśnie. Boso. Bo sobie wymyślił tą nazwę. Mm. Jakby nie była wymyślona, to byś umiał na przykład teraz powtórzyć. A nie powtórzyć. Chop Prac organizuje the best bounce hip hop house techno minimal rock trash party for everybody on the wood oprócz was. Bo oni kumają, a ja to wyłapałem. Mój detektywistyczny umysł wyłapał to, że tam nie było wcześniej hash, trash, metal, trash. Nie było. A bo to jest w piątek. To jest w piątek, a tam to jest w sobotę. To taki weekend shopping, tak? Tak, taki shopping. Shopping jest niemodny, on jest passé. Ale co to taka za bzdury? Przecież... Taka impreza Mariusz nie przejdzie. Bo co? Bo zwierzęta w lesie nie mają napięcia. Bo zwierzęta nie potrzebują w lesie napięcia, bo tam jest jedna zasada, że nie mają napięcie, bo tam jest jedna zasada, że wszyscy tańczą napięcie. Wszyscy tańczą napięcie i jest energia, się kumuluje, to się wszystko zgadza. Dzień się kumuluje w jakichś bateriach? Nie, to nie jest impreza na paluszki, to jest impreza na napięcie. Energia się kumuluje w jądrze, się kumuluje. Ja wiem, znowu jądrze się kumuluje. Tańczotwórczy. Nie. Co wygaduje? A
Więc jak już torbujecie prądotwórczym, jest jądro prądotwórcze. Oczywiście, jak strąg pod prąd, jak iść przez życie z prąciem. Iść przez życie z prąciem? Byś próbował iść bez. No. Nie da się. Ale nie, chodzi o jądro prądotwórcze. Poza tym mówi się jak strąg pod prąd, albo mówi się jak iść przez życie z prądem, albo się mówi... Albo w marcu jak w garncu. Co, nie mówi się tak? Nie mówi się tak? No mówię, ale nie teraz. Ty... A kiedy? W marcu. Garczu, debilu się zabrali. Nieważne jak się mówi. Inaczej wam to... O, wiem jak wam to wytłumaczę. Mój ojciec był elektrykiem, nie? Tak. Jak on kiedyś grzebał przy gniazdku, to go kopnął prąd, a nie prąd. No co mówię, zaraz chuj mnie strzeli. Zgodę, co twojego ojca kopię. Dobra! Ty z mojego ojca, bo na twoją matkę jest mniej niż na K2. Twój stary 3 dni zdobywał szczyt po ślubie. Ale ma na zdjęciu te takie raki tutaj, na nogach. Wolę mieć starą na K2 niż jak ten twój pagórek, co każdy na nią włazi. Nie, bo ja staram przynajmniej nie wymieniam trocin pod myszką pod komputerem. No, ale za to na twoje znaczki mam leży. A twoja matka nie ma dzieci. A twoja matka ogląda filmy pornograficzne do końca, bo myśli, że się ożenią. Ta matka jest taka gruba, że jak się obrudzi, to mija pora roku. A twoja jest taka gruba, że jej akt urodzenia zajmuje 2 tomy. Moja matka przynajmniej nie używa dojarki zamiast laktatora. Wiesz, jaka jest jego matka? A czy wy czasem nie jesteście braćmi? On jest pod ciepem. Cyganie go przyniesie. Nie widzisz, patrz. Taki romski nos. Ale poza tym taka... nie, dobra, zejdźmy z matki mojej, jego, no, nieważne. Właśnie. Taka impreza i tak by nie przeszła. Taka impreza i tak by nie przeszła. Bo są. Bo... już ci mówię. No. Bo ponieważ... Bo są. Czemu tak głupio robisz? Żeby wzmocnić siłę wypowiedzi. Bo ponieważ... Ponieważ zwierzęta w lesie nie mają rozumu. Bo zwierzęta w lesie nie grają na mocne fufony. A na czym? Zwierzęta w lesie nie grają na CD, EPS-y, DVD, MIDI. No to na czym? Na AGD. A co to jest AGD? Autentyczny gramofon domyślny. Tak, już to widzę. Każdy tańczy napięcie i domyśla się, co leci. Nie jest ma impreza. Ona wdzięcią sztuka dobry towar, no i nic nie spadnie. Jakieś dowody, dam jakieś dowody. Masz jakieś... Dowody gada! Nie wierzę. Zapraszam na scenę master of ceremonii tej imprezy, MC Kura. Ale ci już mówiłem, że kura to nie jest zwierzę leśne. Boso. Dzika kura. To jest ta kura? Dzika? To się z nią ma. Jak pech to pech, może jak może nie. Ty jesteś kura, tak? Tak. Ty jesteś kura? Tak. To znieś jajko. Ile razy ja ci mam powtarzać, że ja nie znoszę jajek? A co? Jajka noszę. O fuj, co to było? Co to jest? Fuj! O kogut okazało się ma grzebień. O pszenicze to jest. No, ja spodziewałby się. Każdy czasie jak mu włos podwala. Skąd się rozda księgę staropolskich przysłów? Przepraszam, nowe staropolskie przysłowia. Zapraszam teraz super zwierzę odpowiedzialne za nagłośnienie, DJ Świstak. A gdzie on ma górną wargę? Na dole. Interesuje się wysunąć kocie bordki i prosto z Narni magiczny jednorożec. O,
ucieka magią. To jest magiczny narożnik? Agresywny! Dziś to mają być młode! Ma grzebień, kontrę. No chyba jeszcze kawał. Pan jakie ma wymiona? Co? Broń młodych, to jest naturalne. Co? To nie jest jednorożec. Petiksy. Co? Coś ty powiedział? Żeś Petiks. To nie jest żaden jednorożec, poza tym Han. Bo co? Bo gdzie on ma swój magiczny róg? Zobacz na. I patrz tu. Magia, co? Magia. To jest jakiś mirakul. A to nie jest taki patyk przyłożony do czoła na chwilę? Dobra, kadabra, czarny mary, ryzik sklony do twój stary. Przecież ryzik nie żyje! Moje kondolencje. Poza tym ja nie chcę, żeby ryzik był moim ojcem. A co się burzysz, że w przypadku dostaniesz taksówę i będziesz się mógł bujać po gliwach i wrzęcie to sam, za darmo. Jeszcze jakieś kusiki paniesz, co to dorobisz. Ale nie chcę, żeby Rysiek był moim ojcem! Chociaż to by się zgadzało, bo mam brata Maćka. A łazienkę macie dalej zamkniętą? Dla ciebie zawsze. Nie widziałeś mojego rogu? No, szorożec. Nie widziałem. Zobaczę. Ale jak widziałem, morła cię. O, jest! Ale ja w swoim dom sędzie. Jesteś gotowy na wyższy wymiar muzyki? No, pokaż mi, jak się to robi, no. Thank you.
Zachęcamy was i zapraszamy do tego, aby po występie zakupić nasze płyty DVD. To nie jest tak, że ja was coś, wam chcę coś wcisnąć. Ja po prostu chcę wzbudzić was. Zabiegłem do i co? Przygotowaliśmy oczywiście specjalną ofertę dla was. Kupując jedną płytę naszą DVD, dzisiaj dostajecie drugą gratis w tej samej cenie. Nie ma tego problemu, opłaca się. W sumie w ogóle każdą następną płytę dostajecie w tej samej cenie. Siedem płyt, każda w tej samej cenie. To jest Rary Tasik. Jest jedynym kabaretem, który wydał DVD na winylu. To się wszystko opłaca i w ogóle. Co? Potem jakby ci ktoś z nami miał ochotę spotkać, pogadać chwilę, nie wiem, wziąć nas do domu. Bo jest problem, no nie? Ktoś by nas mógł przynotować? Dwa góra czy tygodnie. Spadamy, no nie? Poważnie. Czy ktoś jest, byłby w stanie nas coś wziąć na ochotę? Tak, tak pani tam? Ja widziałem. Nie mów, że poprawiać włosy. Że... Nie, super, jak ekstra, jest niesamowite, tylko pochowaj te droższe rzeczy, bo to kusi potem bez sensu skisić atmosferę. Także elegancko, nie, to można kupić naszą płytę DVD, wziąć nas do domu, nie, śpimy razem, ty w ogóle. W tym momencie chcieliśmy was zaprosić na absolutną prapremierę, premier w ogóle wszystkiego. Tego jeszcze nikt w życiu nigdy nie widział. To, co się za chwilę wydarzy, kto z was ma telefon komórkowy? Ty masz, tak? Nie boisz się, bo ten wszystkim no, bardzo się cieszę. Z telefonami bywa różnie. Majestra krycznie premiera się, nikt nigdy tego nie widział. A mogę sobie, ja sobie uszanę, żeby to zobaczyć. Zaraz. Dobra, dobra. A ty czemu nie oglądasz? Ja to widziałem już. A nie, to jest... Thank you.
Ma pan coś do pisania?
Postaram się zapamiętać. Lepiej niech pan od razu przygotuje coś do pisania, bo to każdy mówi, że zapamięta, a później są tylko problemy, ja muszę dwa razy powtarzać. Ma pan coś do pisania? Tak. Zatem podaję prawidłowy numer przesyłki. 1426 łamane przez... Momencik, halo, proszę pana, mógłby pan powtórzyć? Tak, a co, nie przygotował pan coś do pisania? No nie. Tak, ja wiedziałem, że tak będzie, dlatego podałem panu fałszywy numer przesyłki. Coś do pisania, a ja podam panu prawidłowy numer przesyłki. Panie Henryku, jest pan tam? Jestem gotowy, tak? Panie Klocku, podaję prawidłowy numer przesyłki. 5. To jest cały numer? Tak. Kurier odwiedzi pana w ciągu pół godziny. Chce pan coś z McDonalda? Brzunkowe. To proszę sobie samemu podjechać, bo kurier nie będzie tam ten przejeżdżał. Aha, jeszcze jedno. Wiem, że udawał pan pana mama, ale mam to w dupie. W trosce o rozwój naszej firmy proszę ocenić moją pracę w skali od 1 do 8. 7? Coś ty powiedział? 8. Dziękuję, do widzenia. Tak, no to mieliście to wciąć. Dobra, szanowni państwo, nie będziemy przedłużać, bo przecież w myśl zasady chcesz się napić, chyba pozwól na zrobić innym. Szanowni państwo, na sam koniec, wolicie numer czy piosenkę? Numer 7. Wybraliście piosenkę, daję wam jeszcze jedną szansę. Wolicie piosenkę czy kawał? Jakieś czy to jest do wyboru. Ten nie widzi, ta nie słyszy. Jaki numer? Numer ciekawy, piosenkę ciekawą. Kawa. Dobra, 1/4. Wybraliście piosenkę. Na wasze życzenie. Co wybrali? Specjalnie dla was. Piosenkę. Czyli piosenkę? No. Rzadko zdarza. Nie, no, to mieli dwie szanse, tak, że naprawdę chcieli tą piosenkę. Myślę, że nie mogą się doczekać. Że nie daj bramy. No dobra, no, jak piosenkę to nie... To może ja. Proszę państwa, teraz tak na poważnie. My kiedyś, siedząc na jednej z prób, zastanawialiśmy się, co by było, gdyby nie powstał kabaret Łowcy.b. I wtedy... Właśnie pomyśleliśmy, że jako, że skończyliśmy animację społeczno-kulturalną, pracowaliśmy w jakimś domu kultury. Gdzieś albo na bramkach na autostradzie. Gdzie? Czemu akurat na bramkach? To jest moje marzenie. Chciałbyś pracować na bramkach? No, to jest bojowa praca. Oni dają tam od razu mieszkanie. Mieszkanie? No to oni to wynajmują normalnie, płacą tam na górę 400 grzyżu za to. Przecież to jest mniej niż kawalerka. No, ale od razu mają srać. Stemo, oni tam siedzą na kibru. Nie traci czasu. Siedzą na kibru? A jak kiedyś jak dawałem pieniądze, pani mówi 8 zł, a ta pani tak papier... O, przepraszam. To sobie zostawię. Chce pan papier? O, to bardzo dobrze. No to my wszyscy myśleliśmy, że będziemy pracować w domu kultury. Mariusz na bramkach, na autostradzie, kto jak woli. No ale właśnie, i myśmy zastanawialiśmy się, jak by wyglądał ten dom kultury, w którym byśmy pracowali. Zastanawialiśmy się, jakie to byłoby biuro, jakie byśmy tworzyli, jakimi bylibyśmy pracownikami. I tak zastanawialiśmy i właśnie wyszła taka piosenka. Gadu, prosta sprawa, są kontakty, jest za
8 godzin i do domu, nie tłumacząc się nikomu. Nie, nie. Mamy bardzo ładne teczki, zapraszamy na proteczki, na proteczki. Yo! I teraz fajne chwile, ja sam system wchodzicie w głos. Fajne chwile, ja sam system pokojowy szatan. Gdzie są ważne kompetencje, są ważne, triumfują pasjanse. Położone w monitorze, radosnie, o mój Boże. I tutaj nie ma żadnych sporów, nikt nie kłóci się, mnóstwo się koloru. Byle tylko, byle tylko, byle tylko do wyboru. A byle tylko, a byle tylko, a byle, 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 byle tylko. A byle tylko, a byle tylko, a byle, 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 byle tylko. Mariuszu, jak ty ładnie śpiewasz, to może ja cię zapowiem, a ty sprawdzisz się w jakimś innym stylu. Na przykład jazz, o, właśnie czekaj. A teraz jak wściekły pies, zaraz bajan wejdzie w modern jazz. A teraz jak wściekły pies, Mariusz, wchodzisz w modern jazz.